gmina Dobra to jest gmina wyjątkowa. Przyrost liczby ludności jest no pewnie jakiś, nie wiem czy nie rekordowy. Więc to jest coś, co się nie zdarza wszędzie. Wiadomo dlaczego, ale też no z tego powodu duża odpowiedzialność na władzy, która musi nad sytuacją, że tak powiem, panować i no, tymi wszystkimi nowymi mieszkańcami, że tak powiem, opiekować się w taki sposób, żeby ten proces jednak trwał, bo chyba zależy gminie na dalszym rozwoju. Oczywiście, że tak. Gmina będzie się rozwijała, czy będzie jeden czy drugi, bo tego nie zatrzyma. Jesteśmy blisko konglomeracji, jaką jest Szczecin. Tego się też nie zmieni. Geograficznie jesteśmy z gminą, przez którą przejeżdża się dalej na zachód. Chętnych do tego, żeby zamieszkać w tej gminie jest coraz więcej, tak jak pan wspomniał, przyrost jest dość duży. Żeby zaspokoić cele wszystkich, myślę, że jest to niemożliwe. Będziemy starali się zaspokoić tak dużo, ile będziemy w stanie tylko zrealizować, bo budżet gminy też ma swoje objętości, których nie można przeskoczyć. Będziemy się wspomagać różnymi środkami zewnętrznymi, ale trzeba pójść na kompromisy. Te kompromisy zależą od rady i zależą od wójta, który będzie rządził tą gminą, tak aby właśnie spowodować zrównoważony rozwój, a zarazem możliwość wykonania działań, które gdzieś w gminie będą zaplanowane, które będą właśnie podwaliną do tego, żeby wykonać czynności, które będą zdążały do polepszenia życia mieszkańców, do tego, żeby mogli gdzieś wyjść, mogli gdzieś się spotkać. To są aspekty, które są istotne. Dzisiaj, chociażby przykład Bieżyna, to jest miejscowość, która jest, można nazwać w cudzysłowie, sypialnią Szczecina. Ludzie tu przyjeżdżają i wyjeżdżają do pracy. Jeśli byłoby zorganizowanych więcej miejsc, więcej możliwości, myślę, że to społeczność byłoby łatwiej zintegrować. I to jest nasz cel. Chcemy integrować, chcemy łączyć, nie dzielić. Rozumiem. W takim razie, no cóż, ostatnie pytanie. Czego w Dobrej brakuje? No na pewno czegoś brakuje. Czego brakuje najbardziej? Zaplecza handlowego, usługowego, być może kulturalnego, czy no czegokolwiek. Może infrastruktury drogowej. Jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o drogi, to na pewno. Myślę, że to wszystko, co pan wymienił, to niego brakuje. Ponieważ patrząc z punktu widzenia mieszkańca, tak jak dzisiaj jest zwykłym mieszkańcem, wszystkim na zewnątrz, czyli takim zwykłym mieszkańcom, zależy na dojeździe do domu. Mają być dobre drogi, ma być łatwo i przyjemne. Co będzie pańskim priorytetem? Moim priorytetem? Doprowadzenie do sytuacji takiej, w której część tych zadań, które pan wspomniał, będziemy chociaż w stanie zrealizować, nie wiem, 30-40%, żeby właśnie taką populację ludzi, którzy potrzebują te elementy wykonać, zaspokoić. Tak, żebyśmy mogli rozładować chociażby zwariowane korki, które mamy teraz wszędzie. Rozwiązać problem, tak jak pan wspomniał, kultury. To też jest czynnik, który jest tutaj potrzebny, żeby przyciągnąć kogoś, żeby zrobić jakieś występy. Tego nie mamy gdzie. Jedyną rzeczą to są otwarte tereny, chodniki, czy właśnie tego typu zaplecza. A takie handlowe, czy rozwiązania inne, to tak naprawdę sprzyjanie tylko warunkom dla przedsiębiorców. Oni sami tu przyjdą, jeżeli tylko będą w stanie tutaj wykonać swoje działalność. Myślę, że to dużo rozjaśnia dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są pańską osobą i tym, którzy nawet nie będą mieli przeciwne zdania, ale dobrze, że usłyszeli.